Co będzie najszybsze w wyścigu pomiędzy Teslą Model S Plaid o mocy 1000 koni, Porsche 911 Turbo S 992 o mocy też 1000 koni i tuningowanym BMW M5 o mocy 1000 koni? Dowiemy się tego, ścigając się nimi na ćwierć mili. Bo ja jestem Matt Watson, a to jest Car Wow. Buy, sell, car, wow. Powiem wam najpierw o tym modelu S-Plaid. Ma trzy silniki elektryczne. Jeden z przodu, dwa z tyłu i napęd na wszystkie koła. Łącznie to 1020 koni i 1420 Nm. Ma duży akumulator, więc jest dość ciężki. Waży 2,2 tony i jest dość drogi. Ponad 620 tysięcy złotych. A tak w ogóle to w Wielkiej Brytanii można go dostać tylko z kierownicą po lewej. To nie jest idealne. Ten konkretny samochód został mi pożyczony przez Chrisa, Ten Ways to Have More Money. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, link w opisie. Jednym z 10 sposobów na więcej pieniędzy jest nie kupowanie Tesli, a zamiast tego można kupić sobie Nissana Leaf, używanego. Dowiedzmy się więcej o 911 od jego kierowcy. To Jamie's Officially Gassed. Hej Jamie, jak się masz? W porządku, dzięki. Dobrze być tu z powrotem. Ta ostatnio, kiedy tu byłeś, byłeś zwycięzcą z jedną z najbardziej agresywnych zmian biegów w historii. No to szybkie ujęcie Jamie'ego zmieniającego biegi. Dzisiaj masz automat, więc nie będziesz tak robić, prawda? No nie, nie mogę niestety być tak agresywny jak zwykle. Ale ten samochód jest sam sobie agresywny, więc powinno być dobrze. Podaj mi statystyki tego auta. To jest pakiet ES900, on wytwarza 1011 koni. Samochód waży 1650 kg i ma chyba 1000 Nm. Okej, do tego 8-biegowy automat, napęd na 4 koła, 6-cylindrowy silnik 3.8. Cylinder 3.8, or did they chyba, że go zmienili. Nie, to standardowy silnik, 3.8. Ale to, co zrobili, żeby dostroić go do 1000 koni mechanicznych, bo normalnie ma jakieś 350-800, jaką pracę wykonali? Ten pakiet składa się z nowych wlotów w silniku i tytanowego układu. Interkulery, zmiana skrzyni biegów, niestandardowe EQ i tak dalej. PDK tune, CSF intercoolers and some hybrid turbos. I like the way they brand it ES. Podoba mi się to, że nazywa się to ES. Trochę jak Porsche stability management, Porsche suspension management, Porsche torque vectoring. Zrobili to samo. Po prostu ich kopiują. Prowadźcie swoją markę, dobra robota. Good work. Normalny samochód startuje jak szalony. Ciekawie będzie zobaczyć, jak szybki jest i czy może pokonać to auto, które jest absolutnym mistrzem w drag race'ach. Ale przejdźmy do innego, praktycznego samochodu rodzinnego, bo Porsche z pewnością nim nie jest. M5 jest za to zgodne z Teslą. Co tam masz? F95, 1000 koni, 1100 Nm. Silnik zrobił Mr. Vanos, a mapę i turbo Imran Evolve. Poza tym wszystko inne jest tutaj też pozmieniane. 1850 kilo, 250 tysięcy za auto i 150 za ulepszenia. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Więc to najtańszy samochód tutaj. To będzie interesujące. Zanim zaczniemy się ścigać, zróbmy sprawdzenie brzmienia. Sam w BMW pierwszy. Nieźle, posłuchajmy Porsche. Nie będę kłamał, brzmi o wiele lepiej niż standardowe Turbo S. Nie ma soft limitera, prawda? Nie, nie ma soft limitera. No, po prostu magia. Dobra, teraz mogę zrobić jakiś losowy dziwny hałas w tej Tesli. Wystarczy, ścigajmy się. Mam Porsche! Czy uda mi się to utrzymać? Odjeżdżam. Nie mam tu pakietu torowego, więc hamulce są trochę... Jamie, porozmawiam najpierw z tobą i trochę się pochwalę. Miałem problemy z trakcją i myślę, że to jedyny powód, przez który wygrałeś. Więc w następnych wyścigach wygram. No dobra, Samuel, a co u ciebie? Co działo się w twoim życiu?
To, co powiedział Jamie, wystarczy. Brzmiało przekonująco, więc podpisuję się. Dobra, Jamie, jeżeli chcesz rozgrzać opony, jestem pewien, że chłopaki z ES będą szczęśliwi, że to zrobisz, bo chcą, żeby ich samochód wygrał, więc rozgrzej opony. Myślę, że wystarczy, co? To brzmi dobrze. Dzięki, Sam, za pokaz. Musimy coś zrobić, bo akumulator mojego samochodu ostygł. Więc trzeba poczekać pół godziny, aż się rozgrzeje. A wasze opony ostygną. Czy to jest okej? Nie, to tak nie działa, kolego. Jedziemy i tyle. Żartuję, jedziemy. Samochód jest okej. Tesla startuje jak szalona. Ona naprawdę wystrzela. Trochę się martwię, że mogłem spalić. Stewart, powiedz nam, jak było. Nie spaliłeś, jest okej. Okej, Jamie, więc technicznie to najlepszy wynik, bo wygrałem dwa. Jaką masz wymówkę? W porządku, spoko, więc staram się wymyślić moje wymówki. Moje opony były ciepłe, wtedy miałem lepszy start, ale ten samochód stać na więcej. Powiedziałem, ten samochód stać na więcej, dajcie mi jeszcze jedną szansę. Pokonałem BMW, to najważniejsze, ale muszę pokonać ciebie. Sam, jak daleko byłeś z tyłu? Było bardzo dobrze. Zdecydowanie nie jest tak szybko jak Porsche, ale też nie jest tak źle. I znowu jestem z Jamie. Chcę jeszcze raz. Chcesz rozgrzać opony? Może pojeździsz trochę w górę i w dół, hamując i tym podobne rzeczy i dowiesz się, który tryb startu jest dla ciebie najlepszy. Zróbcie, co tam chcecie, a ja zamierzam dowiedzieć się o 10 ways to have more money. No i mam jeszcze jeden z 10 sposobów, aby mieć więcej pieniędzy. Nie mieć dzieci. W ten sposób będziesz mieć więcej pieniędzy, chyba że twoje dziecko będzie Markiem Zuckerbergiem. Jamie, to twoja ostatnia szansa. Jeżeli to nie zadziała, sugeruję, abyś pojechał do domu, wziął swoją Integrę z napędem na 4 koła, a potem wrócił. Nie martw się, bo to zrobię. Zrobię to. Wygram. Jeżeli chcesz wiedzieć, o czym mówię, kliknij w wyskakujące okno. To naprawdę było coś. BMW dobrze wystartowało. Tym razem jest bliżej. Nie mają szans. Nie mają szans. Nie wiem, ile jeszcze razy chcesz to robić, Jamie, ale myślę, że wynik będzie taki sam, dopóki nie zabraknie mi prądu. W porządku, róbmy tak. Kiedy padnie ci akumulator? No jeszcze z 10-20 przejazdów? Jest blisko między tobą a BMW? BMW ruszyło naprawdę dobrze. Były ze mną przez chwilę, a potem wysunąłem się na prowadzenie. Możemy się zgodzić, że Tesla wygrała? Możemy. Ale mam moralne zwycięstwo. Chciałbym, żebyśmy pojechali z 5 osobami w samochodzie, a potem zobaczymy, kto wygra. Nie zapominaj, że jestem w masywnej 4-drzwiowej limuzynie i byłem tuż za Porsche. Powinniśmy zebrać mnóstwo ludzi w naszych samochodach? Mam 3 pasażerów. Marka McCanna, pewnie go poznajecie. Cześć. Mamy Chrisa, który jest właścicielem samochodu. I mam Jamesa, który pracuje dla Car Wow. Cześć, kamero. Przedstaw ludzi w swoim samochodzie. Mamy Francisa Borgi z tyłu. Imran obok mnie, kamerzysta George'a i Tomiego. No, dobra. Wygramy, chłopaki. Ale mamy wyścig, chłopaki, dawajcie! No, nie poszło tak, jak chciałem.
Dawaj, Tesla! Zamknij się! Było blisko, Jamie, było bardzo blisko. Wystartował lepiej, gdy było w nim więcej ludzi. Za chwilę się przekonamy, jak było, ale Chris, wygodnie ci z tyłu? Jest okej. Okay. James, wygodnie? Trochę więcej miejsca na nogi by się przydało. Zamknij się, wygodnie ci. Chłopaki z tyłu 911, jak się czujecie? Wszyscy czują się znakomicie. Mnóstwo miejsca. Moglibyśmy jeszcze ze dwie osoby tu zmieścić. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze, wszystko gra, dobrze robią. Sam, jak twoja załoga? Szkoda, że przegrali. Tak, jesteśmy już w drodze do Folkestone, jest nam wygodnie i jedziemy na południe Francji. Ale owszem, nie poszło tak, jak myślałem, że pójdzie. W każdym razie kontynuujmy. Więc co dokładnie się stało? Tesla przejechała ćwierć mili w 9,6 sekundy, Porsche zajęło to 10 sekund. Na BMW było ostatnie w 10,3 sekundy. Z samochodami załadowanymi pasażerami Tesla ponownie wygrała. Tym razem jednak pokonała ćwierć mili w 9,9 sekundy, a Porsche zajęło to 10,1 sekundy. BMW ponownie było ostatnie w 10,6 sekundy. Czas na start lotny od 50 na godzinę. 3, 2, 1, go! Czy uda mi się pokonać Porsche na ćwierć mili? Chyba tak. Czyli tak. A czy pokonam go na pół mili? Czy to limiter? No nie. Jamie, dosłownie nie wiem, gdzie było pół mili. Wiem, że pokonałem cię na ćwierć, ale czy pokonałem cię na pół? Myślę, że mogłem wygrać o drugą połowę. Nie jestem pewien. Sam, możesz rzucić na to jakieś światło? Bo oboje jesteśmy idiotami. Na starcie miałem jakieś zaćmienie, więc oglądałem wszystko z tyłu. Więc nie mogłem nawet powiedzieć pod moim kątem, kto jest z przodu. Macie powtórkę. I stało się to. Powtórzmy to jeszcze raz, ale od 80 na godzinę. Tym razem możesz mieć więcej szans. Dobra, zaczynamy. Wyścig na pół mili od 80 na godzinę. 3, 2, 1, go! Co robi to Turbo S? Co się stało, Jamie? Nie wiem. Jestem trochę zdenerwowany. Dałem gaz do dechy, a potem z jakiegoś powodu moc nie przyszła tak szybko, jakbym chciał. To jest dziwne. Nie jestem pewien czemu. No, nie wiem, ciekawe. Jesteś na biegu, prawda? Tamtym razem próbowałem poczekać. Zostawiłem go w trybie automatycznym. Był na trzecim biegu. A potem w ostatniej chwili, zanim powiedziałeś start, wrzuciłem drugi bieg, więc byłem na samym doładowaniu. Ale to zajęło trochę czasu. Nie wiem, o co chodzi. Nie kombinuj. W każdym razie ze zmianą biegów. To było głupie. Wiesz co, ścigałem się kilkoma z nich i wiem, jak sprawić, bo jechały szybko. Więc to zwykły przepis, ale możesz mieć rację. Może po prostu pojadę z drugiego. Teraz wszyscy mówią, że w tych modelach S chodzi tylko o natychmiastowy start, ale jechaliśmy od 50, od 80, no to teraz od 110. Here we go, this is good. Right, 3, 2, 1, go. Nie odjeżdża tak, jak myślałem, no, ale niedługo dobiję do limitu. Osiągnąłem limit i po wszystkim. Więc Jamie, słodkie zwycięstwo, ale nie z dużym zapasem, biorąc pod uwagę, że to było od 110. Wiesz, to jest miejsce, gdzie Porsche będzie się wyróżniać, ale to nie aż taka różnica. Prawdę mówiąc, w moich oczach ten ostatni wyścig jest jedynym, który naprawdę się liczy. I myślę, że to ogólne zwycięstwo tego dnia. Więc Porsche wygrało. Tak to działa, prawda? Dokładnie tak, masz całkowitą rację. A sam w M5? Zgadzam się z Jamie. Wyglądamy lepiej, brzmimy lepiej, jest więcej zabawy. Myślę, że nie ma żadnego porównania do elektryków. A tak przy okazji, ile kosztuje ta wersja Tesli?
Myślę, że jakieś 630-20 tysięcy. To dużo pieniędzy. To dużo osiągów. Ile kosztuje to Porsche z wszystkimi modyfikacjami w tym aucie? 100 tysięcy. W sensie rata 100 tysięcy przez pół roku, tak? No, coś w tym stylu. Ten samochód tak serio to kosztuje z przeróbkami grubo ponad milion. Powiem wam coś, co was ucieszy, bo mam napis na desce rozdzielczej, który mówi, że hamulce są zbyt gorące i wydajność hamowania jest zmniejszona. To wam się spodoba, bo mam już napis na desce. Chyba kończy mi się bateria. Zabawne, że w moim walkie-talkie bateria wyczerpuje się wcześniej niż w aucie. Baterie mojego walkie-talkie się wyczerpały. Ale nie bateria auta. Spodoba wam się następny test, bo miałem ostrzeżenie na desce rozdzielczej, że moje hamulce są zbyt gorące. Więc pojadę tam... Nie, na pewno nie będziesz tak robił. To tak samo jak to zatrzymywanie się na półtorej godziny, żeby naładować samochód. Nie ma tak. Rozgrzałeś opony, ty też. Zrobię to. Jamie, wiesz co moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy pojechać do Szkocji i za każdym razem zatrzymywać się tylko na tankowanie i lekką przekąskę. Myślę, że niezależnie od tego, co się wydarzyło i wyników, zdecydowanie myślę, że jesteśmy prawdziwymi zwycięzcami. Myślę, że tak powinniśmy zostać odebrani. Spójrz na nas, oszołamiające. Oszołamiające. Test hamowania od 160 km na godzinę. Kiedy dotrzemy do linii, wygrywa samochód, który zatrzyma się najszybciej. A jeżeli wolicie inny wyścig, w którym Tesla Model S upokarza hipersamochód, kliknij w wyskakujące okno albo link z opisu. A jeżeli chcesz zobaczyć, jak przegrywam test hamowania, możesz to zobaczyć już teraz. Nadchodzi linia. Przegrałem! Wiem. Ale nie o dużo. Przegrałeś. Ale nie o dużo. To nieważne. Odniosłem dziś dwa zwycięstwa. Jestem zadowolony. Chyba nie do końca. No, nie jestem. Słuchajcie, wielkie dzięki dla Chrisa za pożyczenie nam tego samochodu. Podziękowania dla chłopaków z ES Motors za bycie świetnymi sportowcami, pożyczenie nam tego wspaniałego Turbo S i dla Evolve za przygotowanie M5. W każdym razie mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, koniecznie zostaw łapkę w górę, no i napisz nam w komentarzu, który z tych trzech samochodów podoba się tobie najbardziej. Może to Porsche, może to BMW, a może to jednak ta elektryczna Tesla. Ale wiecie co, jeżeli klikniesz tutaj, czyli na to kółeczko, tam czekają na was kolejne filmy, które dla was przygotowaliśmy i to w języku polskim. Jest tego naprawdę dużo. Zamknijcie się. O, wrzuciłem wsteczny.